Dzień dobry kochani, witajcie w drugim odcinku tego rodzaju na naszym kanale. Dziś będzie Mierzymy. Prosiłyście o to, a wiecie, ja jestem tu dla Was. Chętnie przyjmuję Wasze sugestie i prośby. Dzisiaj na początek będzie Sinsay, ponieważ wcześniej już złożyłam zamówienie internetowe. Do tego w sklepie stacjonarnym był dość szeroki wybór. Chcecie też Mohito? Oczywiście przegląd Mohito będzie, bo ja bardzo lubię ten sklep, ale tu już muszę złożyć, wiecie, zamówienie internetowe, bo to Mohito, które mam najbliżej, niestety kuleje, jeśli chodzi o sklep stacjonarny. Tam jest bardzo okrojony wybór, więc będzie zamówienie internetowe i będzie na pewno Mierzymy Mohito. Dajcie koniecznie też znać, jakie Mierzymy jeszcze mam zrobić, z jakiego sklepu. No i nie ma co ukrywać, święta zbliżają się wielkimi krokami, pomimo tego, że mamy początek listopada. Czas się nie zatrzyma, moi drodzy, więc w najbliższym czasie również wrócimy do świątecznej oferty sklepów, bo oczywiście w Pepco, Teddy, Action jest też ogromny wybór, więc na pewno to dla Was sprawdzę. No i kalendarze adwentowe. No jak to mogłoby nie być kalendarzy adwentowych? Na pewno zrobię przegląd kalendarzy adwentowych i planuję jakiś otworzyć w całości, żebyście wiedziały, co tam się w nim znajduje i czy warto. Dajcie znać, jaki kalendarz adwentowy mam otworzyć. Mogę jakiś budżetowy z Action, mogę trochę droższy, jakiś makijażowy. Ja kiedyś miałam kalendarz adwentowy z Revolution i naprawdę był super, więc dajcie znać, to jakiś kalendarz adwentowy również otworzę. Na sobie mam dokładnie ten sam sweter, który widzieliście przed chwilą, natomiast w innych barwach, również rozmiar S 69-99 i spódniczka również Sinsay. Co prawda kupiłam ją już jakieś półtorej miesiąca temu. Mam rozmiar L za 49,99, ale możliwe, że jeszcze jest dostępna. Te rzeczy czasem powracają, więc może akurat. Ta bluza bardzo wpadła mi w oko, idealnie będzie wyglądała na przykład też do jeansów, ale do spódniczki też niczego sobie. Mam rozmiar M w cenie 49,99, ona ma taki ładny nadruk, taka jest nietuzinkowa, bardzo mi się podoba z tym suwakiem. Dekatyzowana bluzka, taka szara, jakby sprana trochę, ale to teraz jest modne. Mam rozmiar M za 25,99, a do tego taka kurtka korzuszkowa w rozmiarze S za 159,99. Zobaczymy, jak ta S-ka będzie leżała, bo z tymi rozmiarami to wiecie, różnie bywa. O, fajny look się zrobił, moim zdaniem, bardzo fajnie. Czekajcie, zapnę. Zobaczymy, jak to wygląda, kiedy jest zapięty, bo on też ma tu, widzicie, na dole taki ściągacz, jakby pasek. No i co powiecie? Bardzo fajny. Bardzo mi się podoba. Taki look możemy uzupełnić, bo swoją drogą przejrzałam też akcesoria, ale bardzo na szybko. Buty pewnie też by się jakieś fajne znalazły. Znalazłam taką torebkę. Bardzo fajnie wygląda za 49,99. W środku mamy także pasek. Możemy sobie go, wiecie, dopiąć i po prostu przewiesić przez ramię. Natomiast do ręki też świetnie wygląda, świetnie się prezentuje. Teraz taki look na czarno, ale bardzo fajnie to wygląda, myślę. Powiem Wam, że poprzedni look bardzo mi się spodobał i chyba ze mną zostanie. Zostawię sobie i tą torebkę, i ten korzuszek, bo naprawdę jak przyjrzałam się w lustrze, dla mnie petarda. Bardzo dobrze się w tym czuję, bardzo mi się podoba. A teraz lecimy z kolejną kurtką, okryciem wierzchnim. 99,99 zł. Mam na sobie rozmiar S, to są te kurtki oversize'owe, też bardzo fajne, ale powiem Wam, może pamiętacie, ja mam taką samą, bardzo podobną, może nie taką samą, bo ona się bardziej świeci, jest z takiego jakby lateksu, zimową kurtkę właśnie z Sinsaya. 2 lata temu bodajże kupiłam i ona jest naprawdę w bardzo dobrym stanie. Jestem zaszokowana akurat jakością tej kurtki, bo nic się z nią nie dzieje, więc ja tą czarną sobie odpuszczę, ale jeśli nie macie, to myślę, że ona też będzie naprawdę bardzo fajna, bo fajnie się prezentuje. Przypominam, że mamy rozmiar S i 99 groszy bodajże ona była. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tych rzeczy, na przykład chciałybyście uzyskać link do nich, to po prostu napiszcie w komentarzu, ja postaram się Wam wysłać link. No i kolejna rzecz w rozmiarze XS za 69,99 zł. No i proszę bardzo, tak się prezentuje ten sweterek, bardzo modny w ostatnim czasie. Proszę bardzo, ma taki wszyty kołnierzyk, dekolt w serek, bardzo delikatny, przyjemny. Powiem Wam, bardzo mi się podoba, znowu, na moje nieszczęście. Właśnie sobie uświadomiłam, że te odcinki mierzymy będą dla mnie trudne, bo już powiedziałam, że to chciałabym zostawić, to, tamto, siamto. Normalnie to pewnie bym tego nie zamówiła, olała i tak dalej, a przygotowując dla Was odcinek, zamówiłam te rzeczy i co najgorsze, one mi się podobają. I teraz będzie problem, co zostawiamy, bo wiecie, konsumpcjonizm nie jest za dobry, więc trzeba się zastanowić, co naprawdę potrzebuję i co zostawiamy, a co odsyłamy. No zobaczcie, to też się świetnie prezentuje. No ja nie wiem teraz, co ja mam robić. Jeśli ktoś obserwuje nas na Instagramie, to z pewnością kojarzy już tą kurtkę. Ja kupiłam ją kilka tygodni temu. Ona jest w rozmiarze S za 89,99 zł. Ona jest taka, jakby, powiem Wam, gumowa. To wszystko będzie sztuczne niestety. No ale i tak za tą cenę no, prezentuje się jakby wzrokowo bardzo dobrze, moim zdaniem. No i bluza w rozmiarze M za 50 zł, no bez grosza, też bardzo fajna, ale taka krótsza, moi drodzy. Ona ma ściągacz, no ale jak ona jest tak naciągnięta, to wygląda trochę głupio, moim zdaniem. To raczej do krótszych właśnie stylizacji rzeczy. Ja co prawda nie lubię tak chodzić, bo ten brzuch mój jeszcze, no nie będę tu Wam ukrywać, on mi tu wystaje, bardzo mnie to denerwuje, no ale to jeszcze na to potrzeba czasu. Prawdopodobnie no, muszę to wyćwiczyć, bo schudnięcie już za bardzo nic nie da. No ten brzuch po tych cesarskich cięciach no jest jaki jest, wiemy jak to jest po ciąży, no trzeba jednak coś zrobić, poćwiczyć albo pójść na jakieś zabiegi, więc no bliżej lata będę się znowu zajmować tym brzuchem. Teraz staram się po prostu utrzymać swoją wagę i nie zgrubnąć. No ale ogólnie to bardzo mi się podoba. Dołożymy do tego kurtkę, którą już też kupiłam wcześniej, ale ona jest dostępna w Sinsay, też chyba za 99,99 zł i również w rozmiarze S, bo powiem Wam, że te kurtki oversize, one takie kwadraty są i jak one są zapięte, to wyglądają o dużo gorzej moim zdaniem, niż jak nosimy je właśnie w ten sposób odpięte na coś, ale też mi się spodobała i wzięłam ją. Obawiam się, że na tej kurtce mogą powstawać takie zacieki, bo ja taką właśnie z takiego materiału mam jedną kurtkę z Sinsaya i tam się robią takie dziwne zacieki, to trzeba przyznać, ale zostawiłam ją, bo akurat brąz to jeden z najmodniejszych kolorów tej jesieni, a tego sezonu, a no za taką cenę i też myślę, że całkiem fajnie się prezentuje. No taka stylizacja, no super. No i płaszcz w rozmiarze, czekajcie, Wam powiem, no patrzcie, muszę się rozebrać, bo nie wiem, nie pamiętam. Z tymi rozmiarami jest tak, że już nie będę strzelać, bo jest S, M, czasem L. To akurat jest rozmiar M, 38 za 119 zł bodajże, coś koło tego, ale jak dla mnie odcień idealny, bardzo lubię takie delikatne beże, kremy, tylko, zobaczcie, to jest niby taka dwurzędówka, ale mamy tylko, wiadomo, tu mamy do zapięcia, ja już nie będę teraz tego zapinać, tylko na jeden guzik sobie to zapnę, no i oczywiście pasek do przewiązania. Płaszcz jest też takiej optymalnej długości, bo powiem Wam, że kiedyś kupiłam sobie taki trencz bardzo długi i on mi bardzo przeszkadza. Wiecie, trencz to zwykle nosimy właśnie jeszcze rozpięty i naprawdę on jest taki długi. Podoba mi się, ale mi przeszkadza i rzadko go noszę. Ten natomiast wydaje się bardzo fajny. Nie wiem jak się będzie sprawował, no bo to jednak kosztuje 119 zł. Musiałabym sprawdzić metkę, jaki jest skład tego, ale on pewnie nie powali. Ale tu akurat nie ma metki, coś musi być, nie wiem, czekajcie, poszukamy, bo tak z ciekawości bym sprawdziła, no ale, a jest tu jakaś, czekajcie, co my tu mamy? 92% poliester, to już chyba nie muszę nic więcej dodawać, nie? czasem zastanawiam się, czy warto kupować takie rzeczy, bo wiecie, właśnie to jest to, że reagujemy na to tak wzrokowo. O, jaki super, zobacz, kupię sobie. No ale 92% poliester, no katastrofa. I czasem zastanawiam się, czy nie lepiej dołożyć i naprawdę już można za 500-600 zł kupić fajny płaszcz zimowy, na przykład z wełną. Albo z jakimś jedwabiem, przynajmniej żeby ta podszewka, która wiecie, jest najbliżej skóry, była jakiejś lepszej jakości. No ale i tak pewnie go zostawię, bo mi się podoba. No i masz tu, babo, placek. No i golfik, który wzięłam w rozmiarze M, ale moi drodzy, no to jeszcze nie jest ten czas. Nie jest to ciało, nie są te kilogramy, żeby nosić coś tak obciągłego, zresztą widać. On jest w ogóle mi za mały, ten rozmiar M, musiałabym mieć co najmniej L, myślę. No ale przede wszystkim trochę inaczej wyglądać, nie czuję się w tym komfortowo, pomimo tego, że chciałabym sobie właśnie sprawić taki jasny, delikatny, cieniutki golfik, no ale to nie jest dobry wybór. Zobaczcie też, jak prześwituje, mam akurat czarny stanik, co prawda, ale jest z takiego naprawdę cienkiego materiału, przez to też wszystkie fałdy na brzuchu też są widoczne, on w granicach 35 zł. I teraz hit nad hiciorami, moi drodzy. Ta kamizelka bardzo wpadła mi w oko. No i w tym sklepie patrzę, rozmiar 164, czyli to jest młodzieżówka za 79,99, ale mówię, a zmierzę, bo taka duża wygląda. No i zobaczcie, zobaczcie, no to jest hit. To jest oczywiście największy rozmiar, te 164, ale moim zdaniem no to jest petarda, kurde, super się prezentuje. Tak mnie kusi, żeby ją zostawić, bo po prostu jak ją teraz już nie wykorzystam, bo wiecie, teraz już będzie coraz zimniej, chociaż ona jest bardzo gruba, z takiego baranka, wiecie, taka góralska kamizelka i naprawdę no tak mi się spodobała. Myślę, że ją sobie zostawię. Ona jest bardzo gruba. I jak dołożymy do tego taki gruby sweter jasny, a właściwie mam taki chyba jeden z Mohito, on by pasował, więc no myślę, że jeszcze mogę ją wynosić, a naprawdę moim zdaniem prezentuje się świetnie. No kochani, powiem wam, że nie da się ukryć, że będzie to ciężki orzech do zgryzienia. Co mam robić, co mam zostawić, możecie też dawać znać, co byście zostawiły na moim miejscu, w czym fajnie wyglądałam. Zapomniałam wam jeszcze pokazać taką tweedową marynarkę. Taka wiecie, ona jest no z tweedu, no to jest taka grubsza, bardzo ładna. Już wam powiem, no widzicie, znowu się ubrałam, a nie sprawdziłam. MK 79,99 mi się bardzo podoba. Jeśli byłaby teraz wiosna, to na pewno bym ją zostawiła, ale wiecie jak to jest, pod kurtki, potem w zimie, pod płaszcz, to jest później niewygodne nosić marynarki, więc ja odpuszczam, chociaż nie wiem czy powiem wam, nie musiałabym mieć rozmiar większej, ale chyba nie, bo ja wolę jednak jak jest wszystko dopasowane. No wydaje mi się, że prezentuje się świetnie, ona jest troszkę dłuższa, ale za tą cenę mi się bardzo podoba, złote guziki, akcenty, lubię. Ale nie, już bez przesady, ja się muszę zdecydować, co ja zostawiam, żeby tu nie popłynąć, moi drodzy, bo przed nami kolejne mierzymy z różnych sklepów, więc no pewnie następnym razem będzie to samo, jak zamówię rzeczy z Mohito, też mi się dużo rzeczy spodoba, więc trzeba, tak jak powiedziałam, robić to z głową. Kochani, w tym odcinku to już na tyle, mam nadzieję, że wam się podobał, jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, albo przynajmniej na zachętę też zostawcie, zasubskrybujcie nasz kanał, jeśli tego nie robicie, oczywiście już w środę widzimy się w kolejnym vlogu, w sobotę również, a w poniedziałek kolejny odcinek pod tytułem... Właśnie, pod jakim tytułem? Zobaczymy! W każdym razie koniecznie dawajcie znać w komentarzach, co wam się spodobało, co mam sobie zostawić. Jeśli chcecie link do danej rzeczy, to oczywiście też piszcie. Postaram się wam odpisywać na bieżąco na te komentarze i wysyłać te linki, pomimo tego, że większość rzeczy jednak kupiłam stacjonarnie. Pytacie też od tego Sinsaya, bo jak jesteście z okolic, to już wiele pytań dostałam, gdzie jest tak dobrze zaopatrzony Sinsay. Ulica Chorzowska w Bytomiu. Jak jesteście z okolic, no i co, ja się z wami żegnam, no i widzimy się w kolejnym odcinku. Koniecznie komentarze, co, jak, co mam dalej nagrywać. Pa, pa.